Film Michała Jacentego Schneidera. Przepastny masyw Supramonte. Odcinek 8. Murale z Orgo Solo. W drodze do Orgo Solo zatrzymujemy się w przydrożnej kawiarence w miejscowości Oliena. Z kawiarenki widok na dom z lodżami, chroniącymi mieszkania przed południowym słońcem. Kamienie to lokalny materiał budowlany, wykorzystywany zarówno na mury, domy, jak i na drogi. Z punktu widokowego roztacza się widok na Olienę i na pasmo Ortobene, wznoszące się ponad 1000 metrów, które leży vis-a-vis Supramonte. Oliena to 8-tysięczna gmina, kultywująca swoje regionalne tradycje. Ortobene to łańcuch wypadowy dla mieszkańców Olieny, na którego szczycie jest między innymi pomnik Odkupiciela oraz kościół Matki Boskiej. Oliena leży w Dolinie Rzecznej, pomiędzy północno-zachodnim stokiem Supramonte, a wschodnim podnóżem Ortobene. Centrum Olieny leży u stóp wznoszącego się stąd pionowo najwyższego szczytu Supramonte, Corasi. Szczyt Corasi mierzy 1463 metry ponad poziomem morza. To najwyższy punkt całego Supramonte i najwyższy szczyt wapienny całej Sardynii. Zachodnie stoki Supramonte to imponujące wapienne ściany wyrastające wprost z łagodnych, uprawnych równin, tworzących scenerię pełną kontrastów. Z oddalonego punktu widokowego w Orgo Solo masyw Supramonte w pełni uwidacznia swój majestat. Supramonte to właściwie wyżyna, w której rzeki wyrzeźbiły głębokie jary i kaniony. Rzeki płyną głównie pod ziemią, tworząc jaskinie i podziemne korytarze lub wypływają jako źródła. Sardynię nawiedzają powodzie. Budowana w dolinie Tama spowoduje zalanie doliny. Będzie ona zabezpieczać leżące poniżej miejscowości od powodzi, a jednocześnie dostarczać będzie wodę potrzebną dla rolnictwa. Ten zbiornik wodny całkowicie zmieni tutejszy krajobraz. Orgo Solo położone jest na wysokości 400 metrów na obszarze górzystym, u podnóża najwyższego masywu Sardynii Gennargentu. Otoczone jest wysokimi szczytami. Leży ono w prowincji Nuoro. Gmina jest znana na całym świecie z powodu murali. Polityczne malunki znajdują się na ścianach wielu domów Orgo Solo. Murale przedstawiają nie tylko różne problemy polityczne Sardynii, ale także problemy międzynarodowe. W dawnych czasach zjawisko bandytyzmu występowało w tym regionie, a Orgo Solo znane było jako wioska morderców, ponieważ przestępczość była tutaj wysoka. Tubylcy twierdzili, że są oryginalnego pochodzenia sardyńskiego, podczas gdy inni Sardyńczycy mieli ich za cyganów albo nawet za potomków rzymskiej karnej kolonii. Bandyci z okolicznych gór zwykle wywieszali na drzwiach kościoła informację o wykonaniu wyroku śmierci na swoich nieprzyjaciołach. Dzisiejsi mieszkańcy Orgo Solo chętnie udzielają informacji turystom. Allora, dove ci sono quegli alberi? Li trovate? Sì, 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 sì,
Już na pierwszym skwerze w miasteczku widać namalowane murale. Na balkonie imponująca hodowla sukulentów. Miejscowość przygotowana jest do jakiegoś regionalnego festiwalu, pełno wywieszonych chorągiewek. Mural to nazwa pochodzenia hiszpańskiego i oznacza monumentalne dzieło malarstwa ściennego. Znane jest w wielu krajach świata, na przykład w Quebec w Kanadzie. Fotografujemy murale. Przesłanie jednych murali łatwo odczytujemy, podczas gdy innych w ogóle nie rozumiemy. Przy wejściu do tego sklepu murale spełniają funkcję reklamy. To samo jest przy innym sklepie. Murale są nie tylko na budynkach głównej ulicy, ale także w jej zaułkach. To zapewne jakiś lokalny bohater. Klepsydry ogłaszające śmierć osoby z wizerunkiem ojca Pio są tu powszechne. Miejscowe gospodynie domowe. A to zapewne manifestacja w intencji niezależności Sardynii. Czerwony dziewięć sił. Golgota. I niebezpieczna jazda na motorze. Obrazek jak sprzed wieków, Sardowie wypoczywają na ławkach przed swoimi domami. Przy kawiarence pojawił się jeździec na koniu. Widać, że przygotowuje się do lokalnego festiwalu. Zamówił kawę w barze. Zapłacił. Niespokojny, kary koń wykonał kilka piruetów na ulicy i ruszył do przodu, znikając w pierwszym zaułku. Weszliśmy na chwilę do kościoła. Na ścianie obraz Matki Boskiej, ukazującej się miejscowym kobietom. Boczne uliczki nie są już tak interesujące jak ulica centralna. Przed opuszczeniem Orgosolo jeszcze na chwilę zatrzymujemy się, aby nacieszyć się widokiem odległego, przepastnego masywu Supramonte. Był to film Przepastny masyw Supramonte. Odcinek 8. Murale z Orgosolo.